To jest Jacek. Jacek pracuje w firmie JTech od 5 lat. Zawsze miał bardzo dobre wyniki i świetnie dogadywał się z kolegami. Jacek właśnie został awansowany na stanowisko menadżera w swoim dotychczasowym zespole. Jacek bardzo cieszy się ze swojej nowej roli, choć nie do końca jeszcze wie, jak to wszystko będzie wyglądało. Kilka dni po awansie Jacek przychodzi na spotkanie ze swoim zespołem. Zaczyna od sprawdzania statusu prac w projekcie. Zwraca uwagę swoim kolegom na kilka istotnych szczegółów, które pozostały do zrobienia i przypomina o deadline'ach. Co mówią na to koledzy? Ale my wiemy, co mamy robić, nie musisz nas sprawdzać. Już to sprawdzaliśmy, zdążymy na czas. Daj spokój, będzie dobrze. Jacek zaczyna się zastanawiać. Dlaczego nie chcą mnie słuchać? Czy już mnie nie lubią? Co zrobiłem nie tak? Podobne wyzwania często spotykają nowo mianowanych menedżerów. Wśród nich możemy znaleźć takie zagadnienia jak: czego się ode mnie właściwie oczekuje? Jak odróżnić rolę kolegi od przełożonego? Jak wyważyć aspekt wymagam od wspieram? Jak wyznaczyć sobie priorytety na stanowisku kierownika? To, co okazuje się niezwykle ważne na pierwszych etapach wejścia w rolę menadżera, to wsparcie bezpośredniego przełożonego. To przełożony jest osobą, z którą młody menedżer może odbić myśli na temat tego, co i jak robić. To on może zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz dać czas i przestrzeń na uczenie się nowej roli. Swoją postawą może pokazać młodemu menedżerowi, że jest ktoś, kto go wspiera i mu kibicuje. Czego zatem potrzebuje młody menedżer od swojego przełożonego? Przede wszystkim dostępności i gotowości do rozmowy, dzielenia się swoimi doświadczeniami, przestrzeni do działania oraz wsparcia w miarę potrzeb. Przełożony może więc swoim doświadczeniem i obecnością zapewnić szybkie i efektywne wdrożenie w rolę nowo mianowanego menedżera. A co utrudnia wejście w rolę nowego menedżera? Możemy wyróżnić trzy elementy: brak umiejętności i doświadczenia, brak wsparcia przełożonego oraz ograniczające przekonania samego młodego menedżera. Takie jak: musisz mieć odpowiedź na wszystko oraz musisz być lepszy niż twoi ludzie. Jak zbytnio zaufasz i dasz dużo przestrzeni swoim ludziom, to albo wejdą ci na głowę, albo nie będą realizować działań. Będąc szefem, możesz być najlepszym kolegą i nic w twoich relacjach z kolegami się nie zmieni. Żadne z tych przekonań nie prowadzi do sukcesu i lepiej szybciej to zaakceptować, niż z tym walczyć, próbując udowodnić, że jest inaczej. Zamiast walki z ograniczeniami, lepiej skupić się na tym, co działa. I co rekomendują menedżerowie z większym doświadczeniem? Wskazówki dla first-time menedżerów. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego jesteś i chcesz być liderem ludzi. Jaka z tego będzie wartość dla ciebie, dla twoich ludzi, dla organizacji i dla waszych klientów? Przedstaw swoje exposé lidera, czyli jaki masz pomysł na zespół. Ustal z zespołem zakresy odpowiedzialności. Zrób matrycę kompetencji w zespole. Kto jest w czym najlepszy? Oraz motywacji i potrzeb. Kto czego potrzebuje? Spotkaj się indywidualnie z każdym, żeby się lepiej poznać. Koncentruj się na tym, co jest do zrobienia i słuchaj uważnie innych. Nie musisz pracować więcej od swoich podwładnych. Nie zarządzaj w wersji mikro. I nie bój się, że twoi podwładni będą mieli większą wiedzę specjalistyczną w danym zakresie. Ustal spotkania kontrolne. Sprawdzaj, jak idzie pracownikom. Nie po to, żeby pokazać brak zaufania, ale żeby się orientować, jak idzie i okazywać zainteresowanie. Przygotowuj się do spotkań z ludźmi, tak abyś zawsze wiedział, po co się spotykacie i jak zamierzacie to osiągnąć. I kończ każde spotkanie podsumowując, na co się umówiliście i sprawdzając, czy wszyscy to tak samo rozumieją. Mów prawdę, nie ściemniaj. Doceniaj, chwal, dawaj pozytywny feedback. Okazuj zainteresowanie. Z tymi wskazówkami Jacek ma pewność, że sobie poradzi.